Dzień dobry Państwu, Natalia Pietrucha, Telewizja Leszno. Nieprzypadkowo znajdujemy się pod stadionem imienia Alfreda Smoczyka, bo dzisiaj porozmawiamy o żużlu. O żużlu, ale w nieco innym wydaniu. Moim rozmówcą jest Marta Magdańska, autorka książki dla dzieci Bobcio i mecz żużlowy. Marto, skąd pomysł, aby napisać książkę dla dzieci o żużlu? Mój syn jest ogromnym fanem żużla, ma niecałe 5 lat i żużel uwielbia. A ja uwielbiam książki dla dzieci i jak okazuje się na polskim rynku wydawniczym książki dla dzieci o żużlu po prostu nie ma. To znaczy jeszcze nie ma. Wymyśliłam, że taką książkę napiszę, chociaż było to trochę dzieło przypadku, bo tak jak mówię, szukałam książki i jak się okazało, że takiej książki nie ma, to zażartowałam sobie, że ja taką książkę napiszę. A i od żartu przyszedł pomysł, przyszedł czyn i taką książkę postanowiłam napisać. I wysłałam ją koleżance, która jest redaktorką. Mówię, poczytaj, zobacz, czy fajna. Ta książka miała być początkowo tylko dla moich dzieci, z jakimiś ich zdjęciami, taka wydrukowana po prostu do domu. A moja koleżanka mówi, słuchaj, ta książka jest świetna, wyślij ją do wydawnictw. Ja mówię, dziewczyno, puknij się w głowę, przecież to jest, no to nie jest normalny pomysł. Ale no, pomysł zakiełkował. I postanowiłam wysłać, spróbować. Tych maili było kilkadziesiąt, bo od razu podkreślę, że to nie jest prosta droga, żeby trafić z książką do wydawnictw. Wiele wydawnictw mówiło mi też, że to jest zbyt niszowy temat, że to jest temat tak niszowy, że aż za bardzo niszowy i że nie będzie na to chętnych poza miastami, w których żużel faktycznie funkcjonuje. Ale okazało się, że znalazł się ktoś chętny, mianowicie wydawnictwo Nowa Baśń, który zaryzykował i tą książkę postanowili wydać. W książce tłumaczysz zasady, jakie obowiązują w żużlu, na przykład kiedy zawodnik jest wykluczony i co to znaczy. Ciężko było ubrać to w dziecięcy i przystępny język? Bardzo dobrze odrobiona lekcja. Tak, tak. Wspominam o tym, co się dzieje na meczu żużlowym, bo książka jest o tym, że syna na mecz żużlowy zabiera tata. No i dziecko, jak to dziecko, dziecko w wieku przedszkolnym, zadaje pytania. Co się dzieje? Dlaczego? Co to znaczy? I tata mu spokojnie to opowiada i faktycznie ubranie tego w dziecięce słowa było najtrudniejszą rzeczą, ale z racji tego, że mam dwoje małych dzieci i też jak wspominałam z literaturą dziecięcą jestem dosyć obeznana, bo jestem jej wielką fanką, to troszkę chyba wiedziałam w jaki sposób właśnie to w słowa ubrać, żeby to trafiło do dzieci, żeby dzieci zrozumiały i mam nadzieję polubiły. O czym właściwie opowiada książka i kim jest tytułowy Bobcio? Książka, tak jak właśnie mówiłam, jest o tym, że tata zabiera syna na żużel i wszystko tłumaczy po kolei, co się dzieje, a Bobcio to jest mały chłopiec, przedszkolak, który właśnie z tym tatą na swój wymarzony mecz idzie. Co byś chciała przekazać tą historią? Kryje się tutaj za tym jakaś idea sportu, czy po prostu pokazać, że żużel to jest fajny sport i jak rodzice zabiorą w młodym wieku swoje dzieciaki na mecz żużlowy, to gdzieś już to potem z nimi zostaje? Tak, myślę, że jedno i drugie. I pokazać, że żużel jest super i że na żużel warto dzieci zabrać, a dzieciom pokazać, że na żużel warto pójść i się zainteresować. A z drugiej strony dzieciom, które żużla jeszcze nie znają albo nie lubią, pokazać, że istnieje taki sport motorowy, że jest super ściganie, jest szybkość i może to na przykład chłopców, ale przecież nie tylko, zaciekawić. Jak przebiegała praca nad książką? Sama musiałaś się doinformować o pewnych rzeczach, czy jednak wszystko już wynikało z twojej wiedzy, bo sama jesteś kibicem? Jestem, tak, ale nie ukrywam, że większym kibicem jest mój mąż, który tą pasją zaraził naszego syna. I on trochę był takim moim tutaj doradcą, mentorem, jeśli chodzi o tematy żużlowe. W wielu tematach się konsultowałam, żeby tutaj żadnej wtopy nie popełnić. I też przeczytał, na każdym etapie mnie wspomagał. No i później też wydawnictwo konsultowało to z różnymi osobami ze świata żużlowego, żeby na pewno mieć pewność, że ta książka jest merytorycznie poprawna. Na szczególną uwagę z pewnością zasługują obrazki i wszelkie ilustracje, które są użyte w książce. Tak, ilustrator Mariusz Hołot zrobił rewelacyjne ilustracje, a przede wszystkim uniwersalne. To znaczy nie ma w tej książce ani nazw klubów, ani żadnych herbów, nie ma kolorów, które byłyby jednoznacznie związane z jakąkolwiek drużyną. Sam też stadion nie jest jakiś charakterystyczny. To jest taki zwykły stadion z krzesełkami, nie przypominający żadnego stadionu, nie ma w nim niczego charakterystycznego, co mogłoby nawiązywać do jakiejś drużyny, bo chodziło nam o to, żeby każda drużyna, każde dziecko w Polsce mogło z tą książką się utożsamić i żeby nie szukało tutaj jakichś rzeczy charakterystycznych dla swojego klubu, tylko żeby książka po prostu opowiadała o sporcie żużlowym. Książka przyjęła się bardzo, bardzo dobrze, ponieważ możesz też pochwalić się ciekawymi patronatami medialnymi.
Tak, to co dla mnie najważniejsze pod względem świata żużlowego, to patronat wszystkich trzech lig żużlowych, czyli PGE Ekstraligi, Ewiner pierwszej ligi i drugiej ligi żużlowej. Ponadto mamy też patronat Fundacji Słowo i Kropka, czasopismo Gulliver, to jest czasopismo o książkach dla dzieci, portal miastodzieci.pl, blog Dziecioczytanie i kanał Mini Mini Plus. Także myślę, że naprawdę mamy świetnych patronów, co świadczy o tym, że zaufali książce, więc mam nadzieję, że i moi przyszli czytelnicy tej książce zaufają. Kiedy możemy spodziewać się Twojej książki na sklepowych półkach? Jeśli wszystko pójdzie dobrze i nic po drodze nie ulegnie żadnemu wypadkowi, to mam nadzieję, że pod koniec sierpnia.